Uwaga, uwaga. Proszę nie śmiać się. Patrzcie, co za prowizorka. Działa? Działa. Bez komentarza. Siemaneczko, po dłuższej przerwie musiałem się dobrze namyślić. Jak widzicie, już skuter troszeczkę jest rozebrany. Mam nadzieję, że na mnie się nie obrazicie. Miałem jechać i chcę teraz pojeździć jeszcze trochę więcej, lecz doszedłem do wniosku, że zrobię ogólnie hamulec na tylne koło, ale to jeszcze nie było takie ważne. Ważniejsze było to, by był drugi amortyzator, ponieważ jak jadę na jednym kole, po prostu cały silnik, zauważyłem, że się wszystko przegina tak po skosie lekkim, wiecie, o co chodzi, nie? Tak pływa lekko. No, nie ukrywajmy, na wprost amortyzatora, no nie ma tego koła, tylko jest bardziej na boku, więc cały silnik, jak lecę na kole, no to wszystko jest ciągnięte trochę do boku. No i dołożę ten drugi amortyzator i łożysko tu jest drugie. Wtedy to koło będzie po prostu mieć lżej. Ogólnie cały tutaj mechanizm w środku, ta przekładnia będzie mieć lżej o wiele. Nie rozleci się, co mam nadzieję, tak wtedy szybko. Niestety będzie trochę przerabiania, wydech nie będzie mi wtedy już pasował, jak dojdzie całe to dziadostwo. Gdy wydech mi wtedy nie spasuje, cały układ wydechowy będzie dalej do przeróbki. Mam nadzieję, że to wszystko się tak w miarę spasuje i dalej będzie wydech od skutera, znaczy od kłada 110. Mam cały ten mechanizm tutaj na tylne koło, załatwiłem drugie, żeby z tamtego na razie silnika nie rozbierać. Wiem, że macie dużo pytań do mnie a propos tamtego silnika, czy będzie na sprzedaż. Jak zadecyduję, to wam na pewno dam zdać w karcie społeczności na YouTube, więc zalecam tam od czasu do czasu zerknąć. Daję tam takie różne informacje, informacje, rozmyślenia moje, więc no, jeśli macie czas, zachęcam, żeby tam zajrzeć od czasu do czasu. Dobra, ja tu będę miał trochę do przerabiania, niestety, no nie ukrywajmy, nie będzie mi to pasować tak jakbym chciał. Po prostu, tak jak mówiłem wam, ja już bym to dawno zrobił, tylko że brakuje mi tutaj 2 cm takie dobre do tych mocowań. Po prostu ten silnik jest dłuższy tutaj, jest większa przerwa na koło. Jest silnik przystosowany bardziej pod większą pojemność. Rozebrałem tutaj ten wariator i to wszystko. Okazało się, że jest to wszystko nowe praktycznie. Funkielnówka nieśmigane. Więc jestem bardzo zadowolony. Nowy pasek, nowy cały napęd ogólnie jest. I dlatego to też tak ślizga, ale zrobię tam małą modyfikację, żeby po prostu to brało wcześniej. Po prostu, żeby się dało palić gumę i bardziej był ten skuter agresywniejszy na gaz. Bo mi się wydaje, że go tak strasznie nie dławi. No, 4 osób bierze od dołu bardziej niż 2 osób, więc nie musi się tak kręcić, żeby to poderwało na koło. Nie przedławię go, mam nadzieję przynajmniej. Jak coś, to mam wariatorów parę, to się wróci z powrotem. Tyle. No tyle. No nie ma więcej nic do dodania. Dobra. Ja się tutaj ustawiam z kamerką. Ściągamy tutaj cały mechanizm. Ja tu od razu już pokażę wam, że tutaj szczoteczką wszystko przeczyściłem ładnie dookoła. Trochę się pyli, więc tym się nie sugerujcie, bo tu jest kurz. Ale jest czyste, nie ma ziemi, więc to mi tutaj nic do środka nie wpadnie. Zaraz dam jakąś miseczkę pod spód, bo na pewno tu olej się wleje. Olej się wyleje, a ile tego oleju tutaj wchodzi? Chyba na deklu pisało bocznym. Nie pamiętam ile, 150 ml. Zaraz zobaczymy, ewentualnie zobaczę na internecie ile wchodzi. No tędy się, aha, bo tu się chyba wlewało do przelewu. Trzeba było wlać przez tą dziureczkę, aż się zacznie wylewać. Tak mi się, jak dobrze pamiętam, chyba tak było. Dobra. Tyle. Z tej przekładni, choć co by zrobił, tak szczerze wam powiem, jak tak popatrzeć. I nie wiem, czy nie w przyszłości załatwię sobie takie przekładnie parę, bo powiem wam, że to jest przełożenie o połowę. Redukcja o połowę jest, więc jakieś zwolnice dokłada albo do pitbike'a. Ja bym zakładał, robił kiedyś na przykład, jakbym robił w przyszłości czasem jakieś gąsienice albo coś, to byłoby to zarąbiste, żeby nie przedławiać pita, nie?
przełożenie pół, redukcję do połówki, albo jakąś wyciągareczkę małą na bazie jakiejś lącinki albo coś. Coś z tego by zrobił z takiej przekładni, tak Wam powiem szczerze. Jest to nawet super sprawa. Biorę się do roboty, bo żeby dniówka mi nie minęła i jeszcze żebym coś ponagrywał dla Was, więc widzimy się za chwileczkę. Fading it too slowly. Were those gonna lift me up this time? You were the only one who got me tripping up inside. All the words you told me, am I reading something different from your eyes? See you. For a moment even hope that I could feel you. See you. All that I wanted was to tell you that I need you. Trzeba będzie wyczyścić i wymienić wałek, uwaga. Dobra. Ten wałek wygląda tak. Ten wałek wygląda tak, a nowy wałek wygląda tak. Jak widzicie, no jest większy. Teoretycznie to wszystko pasuje. No. Tylko po prostu ten szpien jest dłuższy, żeby to drugie łożysko siadło i dystanse. Dobra, ja tu wszystko wyczyszczę i widzimy się po krótkiej przerwie. Muszę ogarnąć jakąś jeszcze uszczelkę do tego i złożymy to prawdopodobnie na silikonie, bo nie mam nowej uszczelki. Możecie być przeciwko, no ale niestety konieczność chwili mnie do tego zmusza, więc widzimy się za chwileczkę, jak coś ogarnę. No i minęło pół godziny, nie znalazłem uszczelki, a myślałem, że mam jakąś, więc sobie zrobiłem. Pasuje. Więc złożymy ją na silikonie i ten. Czym zaraz będę pewnie pytanie, czym takie ładne otworki robiłem? Mianowicie robię przy motorach dużo. Tak sobie grzebię. I mam czasami takie, zostają mi tu lejeczki naprowadzające i one właśnie używałem do wycinania dziur. Do jajowatych takie spłaszczone zrobiłem sobie. A takie większe otwory, większe, mniejsze. Więc se tym wycinam. Mam to karkę, to ewentualnie zrobię sobie wybijaki do... Ale to w przyszłości, na razie nie mam czasu nawet wygrzebać. Dobra, ustawiam kamerkę i składamy. I ain't feeling lonely, and I wanna make this time to end the right. Fading it too slowly, were those gonna lift me up this time? You were the only one who got me tripping up inside. All the words you told me, am I reading something different from your eyes? See you. See you.
voice is getting nearer. Heart is pumping, thoughts are running wild. We got a good thing going, while we got our feelings amplified. Stay into the morning, countless hours spending by your side. You look at me, I'm soaring. No i dobra, tutaj jest tak poskładane mniej więcej, jak to będzie wyglądać. Problem jest jak na razie z tym, co wam mówiłem, brakuje tak z 3 cm, około 3 cm brakuje, ale tutaj mam drugi taki złom, podobny, nie jest to samo, ale jest podobny, bo to jest akurat podbębnowy, ten co teraz mam, pod hamulec bębnowy i on jest nawet jeszcze krótszy deczko. Spróbuję tutaj obciąć tu kawałek i dospawamy to do tego na odpowiednią wysokość, mam nadzieję przynajmniej. Dobra, ja tutaj tnę to, widzimy się za chwileczkę, jak to wszystko jakoś umaszczę. No i dobra, tak się to ma. Trochę tutaj musiał niestety was opuścić na chwileczkę większą. Mam problem z uszczelnieniem połączenia wydech-cylinder, bo łapki są krzywe przy tym mocowaniu wydechu. I upaliło mi troszeczkę budowę, zauważyłem, po ostatniej jeździe. Wydech troszeczkę musiałem opuścić i odsunąć. Jak widać tutaj uciąłem, bo przespawałem mocowanie. Przedłużyłem mocowania tego wzmocnienia. Jest to wszystko poprzestawiane, przez co mamy drugi amortyzator wreszcie. Jest drugi amortyzator i teraz się będę zajmował hamulcem tylnym. Jest trochę problem taki, że jest miedziany przewód. Miedziany przewód jest w połowie długości tego przewodu. Jakoś będę musiał to puścić tutaj, żeby nie przeszkadzało, a zarazem, żeby to jakoś funkcjonowało wszystko. Nie chcę mi się tego skracać na razie, bo to jest wszystko robione na szybkości. Cały czas będę to podkreślał, że jest to wszystko robione na szybkości, żeby się móc przejechać. Nie ukrywam, no chcę się przejechać, no i spieszę się jak mogę. Dobra, będzie znowu chwila przerwy. Bo niestety, ale muszę to szybko zrobić, a z nagrywaniem na kamerkę jest taki problem, że strasznie to wydłuża czas roboty, a za niedługo się ściemni się za niedługo i będzie problem, więc muszę was jeszcze na chwilę opuścić. Tutaj wariator, jeszcze doszedłem do wniosku, że będę przerabiał, zaraz to już wam pokażę, jak spróbuję go przerobić, żeby to sprzęgło trochę lepiej chytało, więc opuszczam raz na chwilę. Jak to poukładam tutaj wszystko na tym motorku, to się zobaczymy, więc do zobaczenia. No i dobra, dłuższa znowu przerwa. Pokażę wam chmury, kurde, deszczowe gdzieś mi się tutaj gromadzą. Musiałem trochę przyspieszyć temat z tym skuterem, więc dużo nie ponagrywałem. Mianowicie już jest, hamulce są odpowietrzone. Tutaj cały bok złożyłem. Wiem, czemu on nie jest taki strasznie agresywny teraz, ten skuter. Nawet w miarę się zbiera, jak na 50, ale może się zbierać bardziej. Aha, zapomniałem jeszcze oleju do przekładni nalać, widzicie? Dobrze, bym sobie przypomniał. Olej jeszcze do przekładni muszę wlać. Kurde, tylko nie mówcie, że dekiel muszę ściągać. Nie, dobra, już myślałem. No i dlatego nie jest agresywny, ponieważ pasek jest za krótki. Ktoś kupił do zestaw cały do tego średniego silnika długiego, bo są trzy długości, jest mały taki jak te kolibry na koło 10, potem jest na koło 12, ale taki średni silnik, a ten jest z tych najdłuższych. I ktoś kupił pasek do tego średniaka i z tyłu na tym całym dziadostwie nie wychodzi on na maksa, jest tam gdzieś 1,5 cm, takie dobre 1,5 cm jest od krawędzi.
nie wychodzi do samej góry. Pasek jest za krótki, ale ja taki pasek ogarnę i będzie więcej mocy. No. Dobra. Założyłem drugi amortyzator, to już widzieliście. Jest hamulec. Hamuje hamulec na tylne koło, więc jest elegancko. Teraz w przyświetle dziennym możecie tutaj więcej zobaczyć moich szkaradnych spawów. Jak hamulec puściłem, jest tak. Potem go tutaj wywinąłem nad bakiem. Wywinąłem go nad bakiem, puściłem potem pod spodem i dopiero do góry, żeby zgubić tą długość całą. I nie skracać nic. Ponieważ jest to projekt budżetowy, jak na razie dołożyłem do niego zero. Praktycznie nic nie dołożyłem do tego projektu, więc no widzicie, szkaradnie trochę to wygląda, ale to jest dopiero prototyp. Chcę tym pojeździć, zobaczyć jakie są wady i będziemy na bieżąco to tuningować. Ja się prezentuję, zero mi się wydech od kłada 110. Jak dobrze niektórzy odpowiedzieli pod ostatnim odcineczkiem. Ostatnim albo przedostatnim, już nawet pamięć mi myli. No. Tak to sobie wygląda. Całej swojej okazałości. Stun skuter. Nie zauważyłem, że siedzenie mam pęknięte. Będę musiał chyba tu jeszcze jakieś zrobić dodatkowe wzmocnienie. Ponieważ pęknął mi tutaj pod spodem troszeczkę, pękło mi siedzenie, jest za małe podparcie. Bo jest podparty z przodu, na środku i przy końcu. W trzech punktach, ale tu jest za małe podparcie, jak jest całe to. Cały zawias. Tam jest najmniej, strasznie mały kąt. No tyle no, ja idę po GoPro. Idziemy się przejechać, póki nie leje. Bo chętnie sam chcę się przejechać. Nie tylko, że dla was, ale dla siebie. No tutaj miałem mały pożar. Pożar. No, stopił się plastik, bo wydmuchało uszczelkę. Teraz zrobiłem jeszcze jedną. Zobaczymy, czy teraz wydmucha, czy nie. No plastik mi troszeczkę się rozwalił. Z tym dalej jeszcze nie doszedłem do wniosku, co zrobię. Ale prawdopodobnie nawiercę tutaj śrubkę, dziurkę po skosie i naciągnę tutaj sprężynkę. Już będzie po problemie. Będzie się składać. Ale będzie tak samo i prosto. Zaraz zobaczę jeszcze tylko ze sprężynkami. Może to zrobię na szybkości. A jak nie, no to w późniejszym terminie. Dobra, idę po GoPro, więc widzimy się za chwileczkę. Uwaga, uwaga. Proszę nie śmiać się. Patrzcie co za prowizorka. Działa? Działa. Bez komentarza. Innych sprężyn nie mam, więc kurde musiałem to zrobić na tych. Ale przynajmniej się nie składają. Dobra, palimy. Palimy i jedziemy, bo kurde zaraz będzie ciemno.
jedziemy z hamulcem tylnym. Hamulec nie pomaga. Pobawić napędem jeszcze, żeby to... Przyczepność jest dobra. Nie ma tej reakcji na gaz zbytnio. Kurde! Tak jakoś dziwnie ten napęd bierze. Nie poderwie.
bieg jest tak za krótki, że tak samo nie pozwala się rozpędzić temu skuterowi. Tak mi się wydaje, jest słabszy. To jest tak, jakby ruszał nie z jedynki, tylko z dwójki, nie? Wyciągnąć. Mamy jakiś pożar? Na razie nie. Jedziemy. Będziemy tuningować później. Dobra, ja się z wami żegnam. W kolejnych odcinkach spróbujemy to jakoś podtuningować. Więc do następnego, trzymajcie się, łapka, hej!